Dzisiejsze filmy są pełne efektów specjalnych. Gdyby nie efekty specjalne, niektóre z nich nawet by nie powstały. Ale czy wiedzieliście, że efekty specjalne można znaleźć nawet w Kevinie samym w domu? Bo efekty specjalne to nie tylko CGI, to również wszelkiego rodzaju tryki filmowe, mające wywołać u widzów określone wrażenie. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najlepszych efektów specjalnych w Kevinie samym w domu. A że już niedługo święta i pewnie planujecie zrobić prezent świąteczny swojej rodzinie, oto sposób jak zrobić to najwygodniej i najtaniej. Odcinka dzięki gorącemu kaszbakowi umożliwi Wam kupienie wszystkiego jeszcze taniej. Letyshops to strona, która pozwala Wam oszczędzać na zakupach online. Na stronie znajdziecie prawie 3000 sklepów internetowych, między nimi Allegro, Zoplus, KFC czy AliExpress, w których za zakupy otrzymacie część wydanych przez Was pieniędzy do wypłaty na konto bankowe albo PayPal. Wystarczy, że wejdziecie na stronę danego sklepu poprzez stronę Shops lub zainstalujecie wtyczkę w przeglądarce, która zawsze przypomni Wam o kaszbaku i pokaże na przykład historię Sen, a z każdego zakupu otrzymacie kilka, kilkanaście procent zwrotu cashback. Link do Letyshops Shops zamieszczam dla Was w opisie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Kevin Sam w domu miał w swojej obsadzie zaledwie jednego gościa od wizualnych efektów specjalnych. To właśnie niejaki Kevin Nordin odpowiedzialny był między m.in. za błysk w zębie włamywacza Harego, czy kulę odbijającą się od czoła Marwa. Aby osiągnąć ten efekt, artysta musiał namalować kulę własnoręcznie. Klatka, po klatce na taśmie filmowej, numer 9. Któż nie marzył o białych świętach tak jak w jednej z końcowych scen w Kevinie? Niestety muszę trochę zepsuć wam dzieciństwo. To nawet nie jest śnieg. Efekt Białych Świąt w Kevinie uzyskano między nimi dzięki płatkom ziemniaczanym i wentylatorowi, który je rozdmuchiwał. Jeśli czujecie się z tego powodu zawiedzeni, pomyślcie, jak musieli czuć się sąsiedzi. Czy raczej, co musieli czuć, kiedy na następny dzień w całej okolicy waliło zgniłymi ziemniakami. Numer 8. Jedna z ulubionych scen wszystkich Polaków, a mianowicie kiedy wujek Kevina przygniata krzesłem jego kuzyna. Musiało boleć? Hmm. Jeśli dobrze się przejrzycie, zobaczycie, że wcale nie, gdyż krzesło jest głupie. Gumowe. Tak, użyte w tej scenie krzesło to zwykły rekwizyt filmowy. Jak widać nawet podczas tak prostej sceny, twórcy filmowi nie chcieli ryzykować, aby małemu coś się stało. Numer 7. Zresztą nie tylko krzesło było gumowe. Gumowy był też gwóźdź, w który rzekomo wdepnął Marv podczas wspinania się boso po schodach. Numer 6. Albo kiedy widzicie go idącego po śniegu, tym razem prawdziwym, aktor ma na sobie sztuczne stopy. Sztuczne gumowe stopy z ciepłymi wkładkami w środku. Dla przeciętnego widza jest to absolutnie nie do wyłapania. Jedynie sprawdzając film klatka po klatce, można dostrzec tego typu sztuczki. Numer 5 co ciekawe, chodząc po bombkach, aktor nie potrzebował już sztucznych stóp. To bombki poniekąd były sztuczne, bo zamiast z prawdziwego szkła zrobione były z łatwo pękającego cukrowego szkła. Numer 4. Scena, w której włamywacze o mały włos nie wjeżdżają w Kevina swoją furgonetką, została z kolei nakręcona od tyłu. To znaczy, że pojazd tak naprawdę nie podjechał pod sam nos Kevina, a spod nosa mu odjechał. Po czym całe ujęcie puszczono od tyłu. Najlepszy na to dowód stanowi szalik Kevina, który najwyraźniej Wcześniej zaczepił o zderzak samochodu i został przez niego pociągnięty. Dla jeszcze lepszego efektu ekipa filmowa trzęsła w tym czasie furgonetką. Numer 3. Choć pająk na twarzy Marwa rzeczywiście był prawdziwy, za co ogromny szacunek dla aktora, że tak się poświęcił, tak czy ktokolwiek zauważył, że pająk na klatce piersiowej Harego już nie? Jeśli się przejrzycie, bez trudu dostrzeżecie, że to zwykła gumowa zabawka, do tego w zupełnie innym kolorze niż oryginał. Numer 2. Aby uchronić gwiazdy przed obrażeniami, w wielu scenach zastępowali ich dublerzy-kaskaderzy. Mało kto wie, ale nawet mały Kevin miał swojego dublera, a był nim aż 38-letni Larry Nikolas. Możecie go dostrzec między nimi podczas zjeżdżania sankami po schodach oraz na linie do domku na drzewie. Numer 1 No dobra, dublerzy-kaskaderzy, puszczanie od tyłu, gumowe atrybuty filmowe, ale jak w czasach bez komputerowych efektów specjalnych nakręcono tę scenę. Skoro aktor Joe Pesci nie pozwolił nawet położyć na sobie pająka, to czy pozwoliłby potraktować się palnikiem? Otóż ujęcie to zrealizowano dzięki technice iluzjonistycznej zwanej duchem Pepera. Między kamerą a aktorem ustawiono pod kątem taflę szkła. Płomień, który widzicie na filmie, to tylko odbicie płomienia, którym tak naprawdę potraktowano manekina stojącego po prawej stronie kamery. Jego kontur widać nawet trochę na czapce włamywacza. Czarne kurtyny z kolei odbijają się na szafce. Okej, okay, i tym odbitym jak piłeczka od pingponga od czoła waszego kolegi akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie filmy o Kevinie samym w domu na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!